Dzień dobry Państwu. Dziś temat bardzo ważny, nawet dla nas tu w Polsce, dlatego proszę o udostępnianie tego materiału. Donald Trump został ogłoszony w winnym 34 zarzutów w procesie karnym w Stanach Zjednoczonych. To pierwszy prezydent, pierwszy były prezydent w Ameryce, który został właśnie skazany w procesie karnym. Sam Trump mówi głośno o tym, że cały proces jest sfingowany, że jest sfałszowany, że to wszystko farsa. I rzeczy dzieją się na zamówienie administracji Joe Bidena i jego ludzi. A czy państwo wiecie, że Donald Trump miał sądowy zakaz komentowania tego, co dzieje się w trakcie procesu, w jaki sposób sąd traktuje jego świadków? Czy wiecie państwo, że sam Donald Trump miał obowiązek sądowy stawiania się na rozprawach? Temu obowiązkowi podlegał. Gdyby miał go złamać, zostałby doprowadzony siłą, kto wie czy nie w kajdankach. Przez to nie mógł prowadzić kampanii wyborczej, a mimo tego i tak zdaje się jego głosy mogą przeważyć w wyborach prezydenckich w listopadzie w Stanach Zjednoczonych na jego właśnie korzyść. Czy wiecie Państwo, że żaden prezydent USA w trakcie kampanii, czyli kandydat na prezydenta, nigdy nie miał sądowego zakazu, nigdy nie był zakneblowany sądowym, drodzy Państwo, postanowieniem? Czy to dla Państwa jest dziwne, czy może jednak nie do końca? Może tylko mi wydaje się, że rzeczy wyglądają w dziwny sposób. Zobaczcie zresztą, drodzy Państwo, sami w tej chwili, co Wam tutaj przedstawiam, ze strony internetowej forbes.com. Manhattan Criminal Case, judge Joan Merchant imposta gag order in march i to po angielsku znaczy, że w marcu sędzia nałożył na Trumpa knebel, czyli zakaz komentowania tego wszystkiego. Zwróćmy uwagę, jak tłumaczy to na język polski nawet translator Google. Sprawa karna na Manhattanie. Sędzia Juan Merchan nałożył w marcu nakaz milczenia, który zabrania Trumpowi składania publicznych oświadczeń na temat świadków dotyczących ich udziału w sprawie lub jakichkolwiek oświadczeń na temat obrońcy, personelu sądu i członków ich rodzin, które mogłyby mieć wpływ na sprawę. A następnie rozszerzył to zarządzenie, aby objąć także członków rodziny sędziego i prokuratora okręgowego po tym, jak Trump wielokrotnie atakował córkę Merchana w mediach społecznościowych. I oczywiście wyraz tego jest dwuznaczny, bo sam Trump być może też nie jest bez winy, drodzy państwo. Jeżeli jest tak, że w mediach społecznościowych wypowiadał się na temat sędziego, na temat rodziny, to to właśnie jest niejednoznaczne. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie przecież uwagę, z jednej strony wiadomym jest, że będąc oskarżonym w takim procesie, nie powinien tego robić, ale z drugiej strony być może właśnie jest do tego prowokowany. Dlaczego? Dlatego, że cały skład sędziowski, czyli sędzia i wszystkie okoliczności, które za tym stoją, według Trumpa i jego zwolenników, są po prostu jedną wielką farsą, która to jest po to, aby utrudnić mu, uniemożliwić mu start w wyborach prezydenckich. Bo druga strona, czyli administracja Bidena i sam Biden doskonale wiedzą, że maleje szansa na, zdoby, na zdobycie fotela prezydenckiego za oceanem. Za moment przedstawię Państwu też słowa samego Donalda Trumpa. Zobaczycie, co mówi prezydent Trump, bo myślę, że warto tego wysłuchać. Dlaczego? Dlatego, że do mediów głównego nurtu ochoczo przedostają się oczywiście treści formalnie. Eksperckie, z których wynika właśnie, dlaczego zasadne jest, że Trump został uznany winnym 34 zarzutów. Pojawiają się także liczne wypowiedzi i komentarze, że Trump jest to w zasadzie awanturnik i ktoś niewarty, niegodny w prezydenta. Tyle tylko, drodzy Państwo, czy tak jest na pewno? No właśnie w tym miejscu zdradzę Państwu, dlaczego ja uważam, że to, co tam się dzieje za oceanem, jest także ważne dla nas tu w Europie, ale nie tylko tutaj. Zastanówcie się, czy za Trumpa wybuchały wojny. Otóż nie. Za Trumpa sprawy administracja Stanów Zjednoczonych załatwiała w jakiś taki sposób, można powiedzieć, bardziej biznesowy, no bo sam Trump jest biznesmen. Sam Trump mówi o sobie, że nie jest na smyczy koncernów, przede wszystkim zbrojeniowych, a to jego przeciwnicy. Przeciwnicy to potężne lobby w Stanach Zjednoczonych które nie tylko, można powiedzieć, stoi za lobby zbrojeniowym, ale także za wieloma innymi sektorami. I Trump w swoich wypowiedziach publicznych mówi o tym wielokrotnie. Natomiast co się dzieje za czasów administracji Bidena, od kiedy urząd prezydencki objął Joe Biden? Sami Państwo wiecie. Wojna na Ukrainie to jest jedna sprawa. Wojna Izraela z Palestyną to jest druga sprawa. Tamta wojna, w mojej ocenie, jest czymś skandalicznym. Nie to, że wojna na Ukrainie nie jest, ale to wszystko dzieje się w bardzo dziwny sposób. W Palestynie zginęło ponad 34 tysiące osób, ponad 15 tysięcy dzieci. To według oficjalnych doniesień, takich jak Polska Agencja Prasowa, Reuters i itd. I kolejna rzecz. Wydaje się, że sprawy zaczęły się zaogniać także na Tajwanie. Dlatego że niedawno bardzo proamerykański prezydent Tajwanu objął tam urząd prezydenta. Chiny twierdzą, że nikt nie ma prawa się wtrącać w te relacje pomiędzy Chinami a Tajwanem, gdyż Tajwan to jest po prostu ich prowincja i mają ku temu wiele argumentów, także historycznych. Natomiast Stany Zjednoczone mówią, że będą bronić Tajwanu i nie będą szczędzić sił i środków. Wobec tego sami Państwo się zastanówcie, czy czasem nie jest tak, że rzeczywiście za czasów prezydentury Joe Bidena mamy do czynienia z bardziej niebezpiecznym światem. O tym przynajmniej mówi Donald Trump. Zanim zobaczycie Państwo razem ze mną wypowiedź prezydenta Trumpa na konferencji, kiedy to zabierał głos, po... Tym, jak został uznany winnym 34 zarzutów, zobaczcie, jakie doniesienia mamy tutaj w Rzeczpospolitej. Wielokrotnie Państwo w komentarzach wskazujecie, abym podkreślał pewien fakt, mianowicie taki, że Rzeczpospolita jako dziennik, jako spółka została nabyta przez podmioty wchodzące bezpośrednio w skład grupy George'a Sorosa. Tak więc potwierdzam ten fakt. Takie doniesienia prasowe również Państwo możecie łatwo znaleźć. Natomiast przechodząc do. Komentowania publikacji Rzeczpospolitej z 30 maja 2024 roku. Na początek przedstawię jej tytuł: Historyczny wyrok ławy Przysięgłych. Trump uznany winnym wszystkich postawionych mu zarzutów. Ława Przysięgłych wydała werdykt w nowojorskim procesie byłego prezydenta. Postawiono mu 34 zarzuty. W każdym przypadku został uznany za winnego. Tak rzekła ława Przysięgłych. Wymiar kary zostanie wyznaczony przez sędziego i ogłoszony 11 lipca. Czy znakówka lub tytuł dowiadujecie się Państwo, o co tutaj tak naprawdę chodzi? No, ja odpowiadam, oczywiście nie. Zerknijmy dalej. Autorem publikacji jest osoba oznaczona inicjałami AMK. Prokuratorzy postawili Trumpowi 30, 34 zarzuty fałszowania dokumentacji biznesowej. Zarzucają, że sfałszował dokumentację, aby ukryć bezprawną ingerencję w wybory prezydenckie w 2016 roku poprzez ukrytą wypłatę w wysokości 130 tysięcy dolarów, co czyni zarzuty fałszerstwa przestępstwem. Zarzucają również, że Trump bezprawnie ingerował w wybory, planując fałszowanie innych dokumentów i popełnianie oszustw podatkowych. O co tutaj tak naprawdę chodzi? O jakiego rodzaju fałszerstwa? Bo jak widzicie Państwo z tej publikacji, to niestety nie wynika przynajmniej z pierwszych, tego, z pierwszych akapitów. Otóż prezydent Trump... Wiele lat temu miał kontakty z pewną kobietą, która była gwiazdą filmów dla dorosłych, z panią, która, no właśnie, utrzymywała z nim jakieś relacje. Stormy Daniels, tak się nazywa. I w zamian za to, aby milczała, aby nie opowiadała o tych stosunkach, otrzymała ona 130 tysięcy dolarów. Nie bezpośrednio przez Donalda Trumpa, tylko za pomocą jakiegoś, w cudzysłowie, teraz załatwiacza, którym był pewien prawnik. I te środki, te pieniądze zostały zaksięgowane jako wydatki prawnicze. Nie zostały zaksięgowane no, w inny sposób, który by ukazywał, no, można powiedzieć tę kwestię. I drodzy Państwo, ława przysięgłych w Stanach Zjednoczonych uznała, że właśnie jest to przestępstwem, że Donald Trump, jako kandydat na prezydenta, powinien to po pierwsze wykazać we właściwy sposób, wskazując jasno, że były to wydatki na przekazywane dla Stormy Daniels na to, aby ona nie komentowała spraw stosunków i relacji łączących ją z Donaldem Trumpem, ówczesnym kandydatem na prezydenta czyli na urząd prezydenta i sami państwo się zastanówcie czy ta sprawa jest jeżeli środki środki w tej sprawie stosowane przeciwko Trumpowi są adekwatne do no, można powiedzieć w cudzysłowie teraz uchybienia prawda czyli przestępstwa jak to w tej chwili już, już trzeba mówić o Donaldzie Trumpie. Zobaczcie państwo teraz razem ze mną fragment publikacji CNBC News.com przetłumaczony na język polski. Co takiego Trump zarzuca, bo mówi wielokrotnie o tym, że sędzia był skonfliktowany, że to wszystko jest farsą. Sędzia Merszam, który został losowo przydzielony do tej sprawy, przekazał w, 2022 roku, w 2020 roku 35 dolarów na cele polityczne na rzecz demokratów za pośrednictwem Act Blue, w tym 15 dolarów na kampanię Bidena. Loren, córka sędziego, pracowała z kilkoma czołowymi demokratami pełniąc funkcję w firmie marketingowej, po nazwie Authentic Campaigns. Czy państwa zdaniem tego roz, roz, rodzaju sytuacja stanowi, no, można powiedzieć, podstawę do takich twierdzeń, które wysuwa Donald Trump? Myślę, że jest to wierzchołek góry lodowej, to znaczy nie wiemy, jak jest naprawdę. Natomiast faktem jest, że córka tego sędziego miała kontakty z czołowymi politykami demokratów, że pełniła tak naprawdę również funkcję Jakieś wysokie w firmie zajmującej się marketingiem wyborczym dla demokratów. Zatem ja odpowiem Państwu w ten sposób. Gdybym był na miejscu Trumpa, również wskazywałbym to jako ewidentny dowód na skonfliktowanie sędziego. Natomiast w Stanach Komisja Etyki, do której zwrócił się sędzia, do Nowojorskiej Komisji Etyki Sędziów, stwierdziła ta komicja, że nie jest to konflikt interesów i sprawę może dalej ten sędzia prowadzić. No i nie ulega wątpliwości, że jeżeli w toku procesu, jeszcze wiele, wiele tygodni, wiele miesięcy temu, Donald Trump wytyka, można powiedzieć w mediach, komentując tę sprawę na swoich wystąpieniach, że mu się to nie podoba, używając zapewne coraz bardziej dobitnych i jednoznacznych słów. Ja osobiście no, się temu nie dziwię, ponieważ no, byłoby to też dla mnie wielce frustrujące, gdybym był kandydatem na prezydenta. Sędzia, który prowadzi sprawę karną przeciwko mnie o 130 tysięcy dolarów gdzie umówmy się, skala spraw w Ameryce, jeżeli chodzi o majątek Trumpa, o koszy kampanii prezydenckiej i tak dalej, są to miliony dolarów czy dziesiątki milionów dolarów w zasadzie, no to na pewno bym się czuł z tym niekomfortowo i wytykałbym tę sytuację zwracając się do mediów, no, po to, aby dowiedziała się o tym też opinia publiczna, w szczególności w sytuacji, w której komisja etyki stwierdza, że to żaden problem, że taki sędzia prowadzi sprawę. Zatem, drodzy Państwo, pytanie do Was dajcie zdać w komentarzach, czy i Wy podobnie uważacie. A teraz zapraszam już, abyśmy mogli wspólnie odsłuchać przynajmniej kilka istotnych fragmentów przemówienia Donalda Trumpa, które to przemówienie odbyło się na żywo, jak Państwo widzicie, 19 godzin temu, czyli jeszcze 31 maja. Zapraszam. A case where if they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are, in many cases, I believe, sick people. When you look at our country, what's happening where millions and millions of people are flowing in from all parts of the world, not just South America, from Africa, from Asia, from the Middle East. Tutaj skomentuję to na chwilę dla Państwa. Prezydent Trump, mówi, były prezydent i kandydat, mówi o tym wprost, że do Stanów Zjednoczonych w niekontrolowany sposób napływają migranci. I administracja Joe Bidena znana jest z tego w Stanach Zjednoczonych, że wręcz wbrew woli mieszkańców, szczególnie stanów, które położone są na granicy, chociażby z Meksykiem mówię o Teksasie w tej chwili administracja Bidena znana jest z tego, że działa wbrew woli mieszkańców, wbrew woli tak naprawdę Amerykanów, otwierając granice niekontrolowanej imigracji. Tych migrantów do Stanów Zjednoczonych przybyło już miliony. Według oficjalnych statystyk, mówię z pamięci tutaj dane, jest to już ponad 13 milionów ludzi. I skala tego zjawiska to jest też porażające, jest bardzo duża. Jeżeli utrzyma się ta sytuacja w dalszym ciągu, no to tych nielegalnych migrantów będzie w Stanach Zjednoczonych być może za rok już nie 13 milionów, a 26 milionów, albo 39 milionów ludzi, drodzy Państwo. I o tym też przestrzega Donald Trump, mówiąc ewidentnie, że. Z tym należy skończyć, dlatego że nie są to tylko i wyłącznie migranci, migranci pochodzący z Meksyku, tylko są tutaj różne nacje. Są to ludzie z Afryki, jest bardzo dużo Ukraińców, są ludzi z różnych dziwnych rejonów świata i mówi o tym właśnie Donald Trump. Ja dla państwa chcę tutaj dodatkowo skomentować, rozszerzając tę rzeczywistość, że. Nie do końca na podstawie analizy faktów w mediach takiego głównego nurtu typu wiadomości, fakty, gazety, drodzy państwo, ale tu w Polsce, jak i też w Stanach Zjednoczonych, nie jest możliwe wyprowadzenie jakiejś sensownej, logicznej tezy, która ukaże powody takiej dziwnej migracji. Podobnie zresztą jak w Europie, bo to musimy przecież sobie zdać z tego sprawę, że to wszystko jest w jakiś sposób świetnie zorganizowane. Wyobraźcie sobie, jak trafić ma nagle do Stanów Zjednoczonych 10 milionów czy 13 milionów migrantów w ciągu kilkunastu miesięcy powiedzmy. W jaki sposób trafiło do Europy, drodzy Państwo, tyle milionów migrantów, ile trafiło. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o trzech milionach migrantów z Ukrainy, które, to, którzy to ludzie trafili do Polski i, i, i ewentualnie do innych krajów w mniejszej części, ale mówię też o migracji tutaj do nas, do Europy z Afryki. Mówię o problemach, które są we Włoszech. Tam, po tamtej stronie dzieją się być może dziwne rzeczy, o których nam po prostu nikt nie mówi. Dlaczego tak twierdzę i w żaden sposób nie imputuję tutaj Państwu, że muszą dziać się jakieś teorie spiskowe, ale zwyczajnie w mojej ocenie jest... Logiczne, że ktoś musi to w zorganizowany sposób nadzorować, ktoś musi tych ludzi, tych migrantów przygotowywać, ktoś musi ich no, centralizować w taki brutalny sposób, powiem czyli ktoś musi organizować im transport, potem ich gromadzić w jakichś miejscach, transport dalej organizować, potem transport morski. A więc na to wszystko potrzeba pieniędzy. A jeśli potrzeba na to pieniędzy, to znaczy, że ktoś musi to finansować. I. Również o tym mówi w, przy okazji innych wypowiedzi Donald Trump. Posłuchajmy dalej, co prezydent tutaj do nas głosi, korzystając z tłumaczeń automatycznych na kanale YouTube. Jak Państwo się już zdążyli się zorientować, macie tutaj napisy, które pozwolą nam wszystkim, czyli także osobom, które nie są biegłe w języku angielskim, zrozumieć. O czym mówi wprost Donald Trump. Bo uwaga, tego rodzaju wypowiedzi, które... Płyną wprost z jego ust no nie przedostają się do mediów e, niestety coming in from jails and prisons and they're coming in from mental institutions and insane asylums they're coming in from all over the world into our country and we have a president and a group of fascists that don't want to do anything about it because they could right now today he could stop it but he's not. They're destroying our country. Our country is in very bad shape. And they're very much. Jak Państwo słyszycie, Trump mówi, że administracja Bidena może to zrobić w jeden dzień zaprzestać czy zakończyć tą migrację. No i tutaj pełna zgoda, bo wypada wspomnieć, że Greg Abbott, gubernator Teksasu, ruszył swoją gwardię, czyli wojska, powiedzmy, stanowe, siły militarne stanowe, do tego, żeby uszczelnić granicę z Meksykiem, przez którą w niekontrolowany sposób dostają się imigranci do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy co kilka tygodni temu komentowałem tutaj na tym kanale, drodzy państwo, podczas gdy administracja Bidena no, tak naprawdę zdementowała, w cudzysłowie, cofnęła jakby ordynację Abota i wysłała tam swoje siły militarne, czyli federalne, rządowe wojsko, do tego, aby pilnowało sytuacji.

But make it very possible for china to build all of our cars it's a very serious problem that we have we just uh, went through one of many experiences where we had a conflicted judge highly conflicted there's never been a more conflicted judge now i'm under a gag order which nobody's ever been under no presidential candidates ever been under a gag order before <laughs> Drodzy Państwo, Trump mówi w tej chwili o tak zwanym gag order, czyli o zakazie mówienia. Jest to po prostu nakaz pozostania zakneblowanym w takim tłumaczeniu dosłownym. I mówi jasno, że jeszcze żaden kandydat na prezydenta w Stanach Zjednoczonych nigdy nie miał zakazu publicznego wypowiadania się, a sędzia jest jednocześnie skonfliktowany. Widzieliście Państwo na przykładzie doniesień z Forbesa, które też kilka chwil temu Państwu ukazywałem, że sprawa jest jak najbardziej poważna. To znaczy ewidentnie sędzia wspiera demokratów, Czym dał wyraz w datku, o którym była mowa w poprzedniej publikacji? To po pierwsze. Po drugie, cała jego rodzina wspiera demokratów. Czym jakby daje wyraz tym, że córka tego sędziego pracowała w agencji marketingowej, która zajmowała się kampaniami wyborczymi demokratów i współpracowała z wysoko postawionymi politykami demokratów. A przypomnę, demokraci no to obóz przeciwny do, do, takiego, do tego, który reprezentuje. Donald Trump. Donald Trump jest republikaninem. Można powiedzieć, jest to środowisko bardziej konserwatywne. Joe Biden, z kolei, to środowisko demokratów. A więc walczą oni tutaj o urząd prezydenta na różne siły i środki, jak Państwo widzicie. I w mojej ocenie, to jest, podkreślam Państwu, moja opinia, ale do której dochodzę poprzez analizę, w mojej ocenie, rzetelną analizę faktów, którą się tutaj z Państwem dzielę. I zaznaczam jednocześnie, że to wideo i materiał na kanale YouTube ma jakieś swoje ograniczenia czasowe. Przygotowałem tutaj dla państwa rzeczy, które komentuję, które ukazuje, które są faktami przedstawionymi przez media głównego nurtu w przypadku prezydenta Trumpa przemówienia. W tej chwili jest to kanał jest to kanał YouTube, jak państwo widzicie Fox Channel. I możecie dzięki temu mieć pewność, że mówimy tutaj o rzeczywistości, o faktach, a nie o wymyślonych jakichś okolicznościach. Tak więc ja tutaj nic nie wymyślam, a jedynie przedstawiam państwu moją opinię co do tych faktów, która w wielu przypadkach nie licuje, no po prostu jest zgoła odmienna od tego do jakich wniosków dochodzą redaktorzy w wielu mediach głównego nurtu. Tak więc wracając tutaj do słów Trumpa, słuchajmy dalej. I'm under a gag order. Nasty gag order where I've had to pay thousands of dollars in penalties and fines and was threatened with jail. Think of it, I'm the leading candidate. I'm leading Biden by a lot and I'm leading the Republicans to the point where that's over. So I'm the leading person for president and I'm under a gag order by. Trump mówi wprost, że to jest coś bez precedensu. Jest jedynym kandydatem na prezydenta w historii, który ma sądowy nakaz milczenia, zakaz komentowania sprawy, która przecież jego, mówiąc wprost, dotyczy. Mówi o tym, że jest czołowym kandydatem, jak Państwo mogliście tutaj przeczytać lub usłyszeć. I to też prawda, tak? Jest jedynym kandydatem ze strony Republikanów na urząd prezydenta. I jest wiodącym kandydatem. Statystyki, sondaże i opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, w w moim odczuciu, w moją ocenie, mówię to na podstawie mojej analizy, drodzy państwo, ewidentnie przechyla się w kierunku Donalda Trumpa, dostrzegając no, różnego rodzaju dziwne okoliczności po stronie administracji Joe Bidena. Już nie wspomnę o tym, w jakim wieku jest Joe Biden. Prezydent Trump na przykład twierdzi, że Joe Biden to w zasadzie mało co rozumie, mało co wie, jest tylko marionetką, a faktycznie sprawuje władzę w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jakaś grupa. Interesów, grupa ludzi, która po prostu jest za tym Bidenem, można powiedzieć, na tak zwanym, w tak zwanej drugiej linii, prawda, siedzeń schowana. I trudno się temu nie dziwić. Po czym, czy po tym, jak Państwo byście na przykład przejeżdżali internet, oglądając różnego rodzaju wypowiedzi Joe Bidena, sytuacje, kiedy zawiesza się on myślowo, sytuacje, kiedy no potyka się, widać, że jest to osoba już w pewnym wieku, która, no, która ta osoba no, po prostu wykazuje. Się wykazuje się, mówiąc krótko, tym wiekiem. Nie chciałam tutaj mówić w jakiś sposób negatywny. Bardziej zależy mi na tym, żeby przytaczyć tutaj słowa Donalda Trumpa i różnego rodzaju inne wypowiedzi, czy ich sens tutaj. Tak więc pamiętajcie Państwo, że też moje opinie, które tu przedstawiam, są na bazie analiz, które znacznie wykraczają też poza ten fragment, który tutaj Państwu prezentuję. I tak jak już Państwo mnie poznaliście, co też doceniacie w Komentarzach, za które bardzo serdecznie dziękuję, staram się w logiczny sposób, zwyczajnie argumentami, dochodzić do wniosków. I to logiczne wnioskowanie prowadzi mnie właśnie do takiej oceny sytuacji, że nie jest czymś normalnym sytuacja, w jakiej znajduje się w tej chwili Donald Trump. Ale to zresztą będę jeszcze komentował w podsumowaniu tego wideo. Posłuchajmy dalej prezydenta Donalda Trumpa, byłego prezydenta. Given by a court, and they are in total conjunction with the White House and the DOJ, just so you understand. This is all done by Biden and his people. Maybe his people, more importantly. I don't know if Biden knows too much about it, because I don't know if he knows about anything. But he's nevertheless the president, so we have to use his name. And this is done by Washington, and nobody's ever seen anything like it. So we have a judge. We have a judge. No jak państwo widzicie Donald Trump mówi że nikt nigdy nie widział czegoś takiego tak? że cały czas wskazuje na to z jaką sytuacją musi się mierzyć która według niego jest po prostu swingowana. Nieco dalej w wypowiedzi Trumpa pojawia się bezpośrednie odniesienie do sędziego do tego skonfliktowania którym, o którym tu państwu już mówiłem posłuchajcie sami słów Trumpa to So we'll play that game a little bit longer. We won't talk about it, but you're allowed to talk about it. I hope you do, because there's never been anybody so conflicted as this. As far as the trial itself, it was very unfair. We weren't allowed to, allowed to use our election expert under any circumstances. Uh, you saw what happened to some of the witnesses that were on our side, they were literally crucified. by ten człowiek, który wygląda jak anżel, ale jest naprawdę diabłem. Wygląda na bardzo ładny i miękki. Ludzie mówią, że on wygląda jak taki ładny człowiek. Nie, zresztą jak go widzisz w akcji i widzisz... Sami państwo słyszycie, prezydent Trump mówi wprost, że w tą grę może się, może się jeszcze pobawić dłużej, ale zobaczymy po listopadzie, tak? czyli po wyborach, pokazując jednocześnie, że jest pewien swojego zwycięstwa. I, y Podkreśla, że nie wolno mu komentować. Dostał sądowy nakaz komentowania, który, no jeżeli złamie, to zostanie wtrącony do więzienia. Tak więc, w ocenie Trumpa, jest mu grożone po prostu. I jeżeli przekroczy ten sądowy zakaz komentowania tej sprawy i będzie o tych okolicznościach mówił i je nagłaśniał, szczegóły ich, o to tak naprawdę chodzi, to zostanie ukarany. Podkreślam również prezydent Trump, jak Państwo mogliście usłyszeć lub przeczytać, że media o tym w ogóle nie donoszą. To znaczy nie analizują tego redaktorzy, nie analizują tego redaktorzy. W stacjach telewizyjnych, w różnego rodzaju debatach, w stacjach radiowych, ani też w artykułach prasowych, co jest dziwne, dlatego że redaktorzy gazet powinni być, redaktorzy w mediach, takich jak telewizja, powinni być, starać się być przynajmniej bezstronni, nie emanować tutaj swoją jakąś sympatią polityczną, a powinni poddawać pod analizę zarówno wnioski i okoliczności zgłaszane przez jedną, jak i drugą stronę. W tym wypadku chodzi tutaj o konflikt ewidentny demokratów z republikanami, Bidena z Donaldem Trumpem, a konkretnie chodzi tu o sprawę sądową i 34 zarzuty, których winnych, za które został uznany Donald Trump po prostu winnym. Sami Państwo widzieliście w przemówieniu Donalda Trumpa pojawiło się wiele mocnych słów z jego strony, a to tylko. Uwierzcie mi, pewien wycinek tego wszystkiego, o czym prezydent mówi w trakcie swojego przemówienia. Podlinkuję to nagranie, z którego tutaj ja też korzystałem dla Państwa. W materiale w opisie znajdziecie link do nagrania i do całego przemówienia, które trwa 33 minuty, które Państwo możecie też obejrzeć na kanale YouTube. Pamiętajcie tylko dla osoby, proszę, które nie posługują się biegle językiem angielskim, żeby ustawić napisy. I potem na kanale YouTube również wejść w taką zębatkę, w ustawienia, tłumacz automatycznie i tam odnaleźć język polski, więc można będzie wtedy cieszyć się tłumaczeniem automatycznym. Przejdę teraz do podsumowania tej całej sytuacji. Sprawa według mnie wygląda po prostu dziwnie. I mówię to nie w stosunku do tego, czy ja uważam, że Trump jest winny, czy Trump jest niewinny. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o stosowane wobec Donalda Trumpa środki. Chodzi o cały kontekst i okno czasowe, kiedy to się to wszystko dzieje, drodzy państwo. Jeśli się nad tym zastanowić, widać, że środki takie jak zakaz komentowania, czyli to kneblowanie, o którym mówi Donald Trump, jest dziwne. Obowiązek, obecność na sali rozpraw kilka dni w tygodniu, 3-4 dni w tygodniu. Trump miał obowiązek być na sali rozpraw. Nie po to, żeby, żeby był w tym czasie przesłuchiwany, tylko jego obecność była wymagana jako strony. On w tym czasie nie miał prawa zabierać głosu. Mało tego, jak Państwo już wiecie, przecież w marcu został wydany nakaz milczenia dla niego, zakaz komentowania w trakcie rozpraw sądowych, o czym Trump mówił w innych przemówieniach. Również no, wielokrotnie nie wytrzymywał i komentował sytuację, za co dostawał karę grzywny. 1000 dolarów zdaje się za każdym razem, a tego rodzaju przypadków było wielokrotnie. No, sami Państwo widzicie, że jest ta sprawa dosyć dziwna. Czyli tak, zakaz komentowania, obec nakaz obecności na sali sądowej, to wszystko powoduje, że Trump nie mógł w minionych tygodniach, w wielu tygodniach, wielu miesiącach realnie prowadzić agitacji wyborczej, przekonywać Amerykanów za tym, aby oddali w wyborach prezydenckich głos na niego. Jeśli zatem te środki stosowane przeciwko Trumpowi w tym procesie, Trumpowi, w tym procesie karnym są, Dziwne, ja to tak określam. W mojej ocenie one są nieadekwatne do sytuacji, w której się tutaj Trump znalazł. A jeszcze tak odbije na dowątku córki sędziego, który prowadziła cały proces. Czy państwo nie uważacie, że tutaj, jeżeli ta druga strona powiedzmy chciała Trumpowi zrobić w cudzysłowie kuku, tak, czyli uniemożliwić mu start wyboru, doprowadzić do skazania, to no, powinno się to odbyć w zdecydowanie białych, bardziej białych rękawiczkach. No, w mojej ocenie są to takie poszlaki, które powodują, że uzasadnione są twierdzenia po prostu Donalda Trumpa. I jeśli to wszystko jest nieadekwatne, te środki stosowane przeciwko Trumpowi są niewspółmierne do tego, w jakiej sytuacji się znajduje? Jest kandydatem na prezydenta? Jakie przewinienie popełnił? Podkreślam, w mojej ocenie nie jest to zbrodnia, tylko sami Państwo widzieliście z doniesień prasowych. Są to zarzuty niewłaściwego wykazania w dokumentacji księgowej w trakcie trwającej kampanii wyborczej kwoty 130 tysięcy dolarów. Tak naprawdę o to tutaj chodzi. To jeżeli te środki są nieadekwatne, to można zadać pytanie, czy czasem sam proces. Jest czymś nieadekwatnym. Sam proces nie jest jakimś dziwnym zjawiskiem, żeby nie powiedzieć wielką ustawką. Przynajmniej tak o tym mówi Donald Trump. A przecież i Państwo sami doskonale wiecie, że w dzisiejszym świecie tak zwane ustawki, mówiąc o czymś, no można powiedzieć, co zaraz Państwu skomentuję, ale o czymś negatywnym, to, to nic nowego. Mam na myśli tutaj pandemię i związane z tym sceny w mediach. Przypomnijcie sobie Państwo materiały filmowe, które krążyły w mediach w Polsce, w stacjach telewizyjnych, czyli w wiadomościach, w różnego rodzaju wypowiedziach, reportażach, komentarzach ekspertów z jakiejś tam mm, tragedii z Włoch. Tak? Ja tutaj mówię o, o ciałach, o różnego rodzaju Osobach widać w dużej ilości, które odeszły na tamtny świat. Przypomnijcie sobie takie materiały filmowe, które krążyły prawda, w polskich stacjach telewizyjnych, po to, żeby nas wystraszyć w jakiś sposób, czy wystraszyć przed skutkami potężnej w skutkach pandemii. Tak? Jednocześnie mówiono nam w mediach za pomocą tak zwanych ekspertów o tym, że ta choroba w wielu przypadkach to jest w ogóle bezobjawowa. A więc, jeżeli chodzi o ustawki, które rozgrywają się na naszych oczach, na które nie reagują społeczeństwa i my tu również nie, no to można mówić by tak dalej, bo zwróćcie uwagę, w jaki dziwny sposób wygląda wojna Izraela z Palestyną. Ja na tym kanale pokazywałem Państwu również doniesienia z mediów, głównego nurtu sprzed wielu miesięcy, które dowodziły o tym, że po pierwsze, Netanyahu sam opowiadał się za finansowaniem Hamasu. I na ten temat jest mnóstwo doniesień prasowych, oficjalnych. Twierdził, że tylko dzięki temu w ten sposób zostanie zachowana jakaś równowaga na Bliskim Wschodzie. Dwa, Izrael dysponuje najlepszym wywiadem na świecie. Według wielu ekspertów wojskowych, to jest po prostu rzecz, co do której nie ma wątpliwości. I gdy połączymy te fakty finansowania, również na słowo Nataniahu, można powiedzieć, Hamasu, no to zadajmy pytanie, czy mógł Izrael nie wiedzieć o ataku, który został przez Hamas przypuszczony, na który to Izrael odpowiedział w ten sposób, jak odpowiedział, prawda? Równając z ziemią niemal całą strefę gazy, spychając ludność ponad 2 miliony Palestyńczyków, tak, musiało się przesiedlić donikąd. I w tej wojnie zginął już ponad 34 tysiące osób. Czy to nie jest coś dziwnego? I kontynuując takie dziwne, w mojej ocenie dziwne sytuacje, dodać trzeba jeszcze zamach na roberta Fico, prezydenta premiera Słowacji, który wczoraj 31 maja, zdaje się, wyszedł ze szpitala do domu po dwóch tygodniach w szpitalu. Ten zamach miał miejsce w zdaniem mediów głównego nurtu. Był popełniony przez tak zwanego samotnego Wilka. Ja również na tym kanale dowodziłem, któż mógłby odnieść korzyści i o co tutaj chodzić mogło, jeżeli chodzi o ten zamach na Roberta Fico. Poszlaki wskazują na to, że mogło to być, podkreślam, w trybie przypuszczającym, jakieś danie znać panu Fico, żeby nie robił tego, co robił i co zamierzał zrobić. A robił trzy rzeczy. Po pierwsze, deklarował jasno, że nie wyśle Słowacja wojsk na Ukrainę i że Słowacja nie dołoży do tego ręki, aby państwa NATO stanęły do wojny przeciwko Rosji. Dwa, mówił o tym, że rozliczy z czasów pandemii tzw. ekspertów i przedstawicieli administracji za różnego rodzaju decyzje podejmowane w tamtym czasie. I trzy, wypowiadał się też o tym, że nie przystąpi, nie podpisze, nie będzie zwolennikiem żadnego rodzaju porozumień, umów Pomiędzy właśnie administracją państwową a WHO. Które to WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, miałaby na mocy tego rodzaju konwencji zyskiwać de facto zwierzchnictwo w pewnych sferach, jeżeli chodzi o decyzyjność administracyjną w państwie w czasach tak zwanych pandemii. To są takie ciekawostki, prawda? To podsumowanie mógłbym dalej prowadzić jeszcze dla Państwa dużo dłużej, natomiast przejdę do odpowiedzi na pytania ze wstępu tego materiału. Ten materiał jest, podkreślam, czymś analitycznym, jest to moja wypowiedź, moja opinia poparta jednak właśnie wnioskowaniem logicznym i podejściem analitycznym. Bazuje na faktach przedstawionych także w mediach głównego nurtu, ale inaczej niż macie Państwo możliwość powiedzmy ujrzeć to w takich popularnych dziennikach, gazetach czy stacjach telewizyjnych dałem tutaj na tym kanale prawo głosu również samemu Trumpowi po to żebyście Państwo mogli, czyli Donaldowi Trumpowi po to żebyście Państwo mogli usłyszeć z jego ust jak się on broni, a może bardziej w jaki sposób on atakuje też drugą stronę która atakuje jego. Odpowiem teraz na pytania ze wstępu. Pierwsza sprawa, jakie zarzuty miał Trump? Jak Państwo już wiecie, są to zarzuty karne, fałszowania dokumentacji w trakcie wyborów, kiedy był kandydatem na prezydenta, na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy to jest zatem przewinienie z czasów, gdy był prezydentem? Czy złamał prawo jako prezydent? Zdecydowanie nie. I jeżeli z takimi tezami się Państwo spotkacie, no to trzeba powiedzieć, że nie polegają one na prawdzie. Czy zarzuty stawiane Trumpowi są uzasadnione? Czy to jest element przedwyborczej gry, by uniemożliwić mu wygraną, a być może nawet uniemożliwić mu start w wyborach prezydenckich? No i tu odpowiem co do, co do tych zarzutów, no jeżeli on faktycznie przekazał te pieniądze za pomocą wyręczyciela, prawda, czyli prawnika, który to uczynił i zostało to odpowiednio źle zaksięgowane, wykazane, no to powinien za to ponieść odpowiedzialność. To ja co do tego tutaj nie chcę, drodzy Państwo, zabrać innego stanowiska. Natomiast w mojej ocenie skala tego skandalu, jakim jest Trump otoczony przy tym wszystkim, jest nieadekwatna do skali zjawiska. I patrząc na to, jakie środki zostały też przeciwko Trumpowi użyte, o czym mówiliśmy: kneblowanie sądowym nakazem, nakaz obecności na sali sądowej, grzywny stosowane przeciwko niemu, te rzeczy, o których Trump mówił, o ile polegają na prawdzie, polegające na tym, że świadkowie Trumpa byli niemal ukrzyżowani w trakcie rozprawy, w tym procesie. Na pewno możecie sobie Państwo wyobrazić, że świadek może być w różny sposób potraktowany. No zależy od tego, czy sędzia, czy skład sędziowski prowadzi, można powiedzieć, w nastawieniu neutralnym, przyjaznym, czy wrogim sprawę do jednej ze stron. A tutaj, jak Trump, Donald Trump podkreśla, sprawa prowadzona była w sposób ewidentnie wrogi przeciwko niemu przez sędziego, którego córka, jak Trump podkreśla, czego jeszcze dodaje, nie może za specjalnie komentować w szczegółach, miała związki z wysokimi, wysokiego szczebla demokratami, pracowała w firmie marketingowej, która zajmowała się marketingiem w trakcie kampanii wyborczej demokratów. Teraz odpowiemy na pytanie, czy Donald Trump, wskutek tego, co się stało, że został uznany winnym 34 zarzutów, będzie mógł kandydować na urząd prezydenta. I tu posłużę się doniesieniami z, ze strony wiadomości gazeta.pl. Trump uznany za winnego. Co dalej z kandydatem na prezydenta w USA? Czy może startować w wyborach? Opracowała Magdalena Bojanowska. I drodzy Państwo, przejdę do tej części publikacji. Trump uznany za winnego. Co dalej z kandydatem na prezydenta? I czytamy. Jednak co warto podkreślić: wydanie przez ławę przysięgłych werdyktu nie oznacza, że Donald Trump w najbliższym czasie trafi do więzienia. Prowadzący sprawę sędzia wyznaczył termin ogłoszenia wyroku dopiero na 11 lipca. Były prezydent może zostać skazany na karę do 4 lat więzienia lub na grzywnę. Może też otrzymać zakaz opuszczania stanu. Sędzia ma dużą swobodę w określaniu kary choć eksperci prawni twierdzą, że bardziej prawdopodobna w tym przypadku jest grzywna. Zatem podsumowując, Trump może dostać karę więzienia, grzywny, zakazu opuszczania stanu. Eksperci twierdzą, że prawdopodobna jest tutaj grzywna. Jeżeli jednak okaże się, że kara będzie bardziej surowa, dowiemy się o tym 11 lipca, drodzy Państwo. Natomiast ta sytuacja nie prowadzi do automatycznego Uniemożliwienia Trumpowi kandydowania w wyborach. Tak więc mimo tego może on w dalszym ciągu kandydować i będzie mógł te wybory wygrać. Eksperci za oceanem mówią też o tym, że jeżeli się uda Trumpowi wygrać, no to będzie mógł później. Skorzystać z prawa łaski w stosunku nawet do samego siebie, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, i w pewnym sensie się uniewinnić. Natomiast nie chciałbym teraz jeszcze wchodzić w te wątki. Jak sami Państwo widzicie, jest tutaj to wszystko owiane wielką, wielką aurą skandalu i dziwnych okoliczności, które pozwólcie mi, że ja tak nazywam. Dodam jeszcze w tym miejscu, że Donald Trump będzie miał prawo odwołać się, czyli złożyć apelację od tego wyroku. I jest mało prawdopodobne, że przed 5 listopada, bo to jest dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych, ta apelacja zostanie rozstrzygnięta. Zatem w tej chwili mamy potężny, no, potężny skandal w Stanach Zjednoczonych. Gra tam idzie nie tylko o urząd prezydencki, ale również w mojej ocenie. Tu się ze słowami Donalda Trumpa myślę, że i Państwo musicie zgodzić. Idzie w gra o to, czy Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu przyjmować w niekontrolowany sposób migrantów. Idzie sprawa o to, czy będą trwać i rozwijać się, eskalować wojny na świecie. Bo Trump o tym jasno mówi, że jak wygra wybory, zakończą się wojny. Inną sprawą, których, której to jak gdyby nie dotykam w tym materiale, wideo, jest, drodzy Państwo, to w jaki sposób dla nas w Polsce, w ogóle na wielu innych płaszczyznach. Będzie skutkować to, jeżeli Donald Trump wygra w porównaniu do sytuacji, kiedy to wygrałby Joe Biden. Bo to nie jest tak do końca wszystko różowe i jednokolorowe, to znaczy nie chciałbym, żebyście tu Państwo myśleli, że tylko i wyłącznie samo szczęście i kraina miodem i mlekiem płynąca nas tutaj czeka, jeżeli Donald Trump wygra wybory. Nie to chciałem powiedzieć. Natomiast uważam, że na ten moment bardzo istotne jest skoncentrowanie się w przywódców różnych światowych w geopolityce na świecie nad tym, aby konflikty, czyli wojny nie eskalowały. Aby w podręcznikach historii nie pisano o tym, że właśnie w tym okresie czasu, w którym się teraz znajdujemy trwała trzecia wojna światowa. I życzę Państwu tym optymistycznym akcentem wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Piekielnik.